Jesteśmy z kamerą w spółce Artefakt we Wrocławiu. Odwiedziliśmy spółkę z powodu internetowego projektu, który nazywa się projektoskop.pl. I panie Błażeju, proszę mi powiedzieć, co to jest projektoskop? To jest taka zaawansowana wyszukiwarka projektów domów, czyli taki portal, który pozwala łatwo zapoznać się z ofertą projektów domów, które są na rynku. Jest ich w bazie ponad 16 tysięcy, więc bardzo trudno byłoby przeszukiwać tak sztuka po sztuce, a dzięki takim zaawansowanym wyszukiwarkom możemy znaleźć projekt, który nam będzie odpowiadał w ciągu kilku minut. A co unikalnego jest w tym projekcie? Usłyszałem słowo wyszukiwarki. Mamy dwie wyszukiwarki takie bardzo unikalne. Jedna to jest wyszukiwarka graficzna. Za jej pomocą możemy sobie ułożyć pomieszczenia na planie domu i wtedy system nam podpowie takie projekty, które takiemu układowi odpowiadają. Druga unikalna wyszukiwarka to jest wirtualny architekt. W kilku prostych krokach pozwala nam zdefiniować sobie taki dom, jaki nam będzie odpowiadał, czyli jakie wielkości pomieszczeń chcemy mieć w tym domu, które pomieszczenia na której kondygnacji i również dostajemy krótką listę dokładnie takich projektów, które nas interesują. Unikalną cechą portalu jest też model przychodów, bo zwykle te portale prezentujące projekty domów, one je również sprzedają. My nie sprzedajemy projektów domów, my przekazujemy użytkowników zainteresowanych danym projektem bezpośrednio do pracowni projektowej. Pracownia taki projekt sprzedaje, a my dostajemy albo prowizję, albo opłatę za klika. Portal jest dochodowy, mamy blisko 500 000 przychodów rocznie. Oprócz opłat z tytułu przekierowań użytkowników na strony pracowni projektowych, mamy też przychody z tytułu reklamy i przychody z prowizji od kredytów hipotecznych, które ludzie wzięli na budowę domów. Na wasze przedsięwzięcie dostaliście pieniądze z Unii. To zresztą powód, dla którego się u was pojawiliśmy. Jak dużo tych pieniędzy dostaliście i kiedy? Dofinansowanie projektu wyniosło 660 tysięcy i otrzymaliśmy, znaczy projekt został zatwierdzony w roku 2008, natomiast zakończony w 2011. Czy te pieniądze, bez tych pieniędzy byście zrobili w ogóle ten projekt? Bez dofinansowania ze środków unijnych byłoby nam trudno ten projekt sfinansować. Po prostu w tym momencie nie mieliśmy takich środków, żeby to zainwestować. Plus no był to projekt ryzykowny, więc też balibyśmy się inwestować to 100% własne środki, a dzięki dofinansowaniu mogliśmy go sfinansować. A dlaczego projekt był ryzykowny? No, wszystkie projekty internetowe są w jakimś stopniu ryzykowne. Nie wiadomo nigdy do końca, czy to rozwiązanie spodoba się użytkownikom, czy będą do tego portalu wracali. Dostaliście pieniądze w 2008, skończyliście projekt, czy też tę część finansowaną przez Unię Europejską w 2010, a dzisiaj mamy 2013. Projekt nadal istnieje, tak? Tak, projekt funkcjonuje bardzo dobrze. Cały czas jest poszerzana baza biur projektowych i projektów domów. Projekt jest rentowny. Blisko 500 tysięcy osób odwiedza portal miesięcznie. A czy oprócz takiego ewidentnego zysku pod tytułem zrobiliśmy projekt, który na siebie zarabia, to znalazły się jakieś nowe miejsca pracy? Tak, w międzyczasie bardzo mocno wzrosło zatrudnienie w naszej firmie. Dzięki temu, że zatrudniliśmy dobrych programistów do stworzenia tego portalu, udało nam się stworzyć cały dział, który dzisiaj buduje portale dla innych firm. Czy biurokracja związana z rozliczeniem tego projektu to był problem? Bo ja bardzo dużo słyszałem plotek, że ta biurokracja związana z rozliczaniem projektów unijnych przysparza dużo problemów. Daliście sobie z tym radę, ale czy było ciężko? No, przyznaję, że sposób dokumentacji jest dosyć uciążliwy i wymaga dosyć dużo pracy. Natomiast z naszego punktu widzenia nie było to jakoś bardzo trudne, tyle że pracochłonne. Pracochłonne to znaczy? Znaczy trzeba było przechowywać kopie wszystkich dokumentów, wszystko możliwie maksymalnie dokumentować, odpowiadać czasami na wiele różnych pytań. Musieliście mieć do tego pracownika, żeby przeprowadzić ten projekt tylko od strony biurokratycznej? Nie, rozliczaniem zajmował się kierownik projektu, który dowodził jakby całym projektem, także to w ramach jego obowiązków zdołał zarówno rozliczać, jak i prowadzić cały projekt, czyli nadzorować pracę ludzi, nadzorować to merytorycznie. No dobrze, teraz nadchodzi kolejna
kolejny budżet Unii, kolejna perspektywa budżetowa. Pewnie znowuż będą pieniądze na projekty w ramach innowacyjnej gospodarki. Gdybyście mieli jakiś nowy pomysł, poszlibyście z powrotem po te pieniądze? Na pewno chętnie byśmy skorzystali z dofinansowania, o ile kwalifikowalibyśmy się do niego, tak? Bo tam są też czasami warunki formalne, które nie wszystkim spółkom umożliwiają takie dofinansowanie. A to możemy pogłębić ten temat, bo to zaciekawiło mnie. Tak, to dofinansowanie jest generalnie dla firm, które startują dopiero, dla nowych przedsiębiorstw. Nasza firma już działa ponad 5 lat i wydaje mi się, że w tych ostatnich turach już by nie mogła startować dofinansowanie. Czyli właściwie możemy tak powiedzieć, że wasza firma powstała dzięki pieniądzom unijnym i utrzymała się na rynku dużo dłużej niż ta dotacja gwarantowała. Nie do końca tak, bo firma powstała wcześniej, natomiast na pewno dofinansowanie pozwoliło nam się rozwijać dużo szybciej. A czy historycznie to nie był błąd, to nie był żaden problem biznesowy dla was przyjęcie tej dotacji? Nie, myśmy się mocno zastanawiali, czy z tego dofinansowania skorzystać. To był taki moment pewnej niepewności, zaczynał się kryzys, ale z perspektywy czasu wiemy, że to była bardzo dobra decyzja. Ona pozwoliła się firmie bardzo dobrze rozwinąć. Ja wiem, że to trochę hodowanie konkurencji, ale polecilibyście innym korzystanie z dotacji unijnych? Tak, jeśli mają dobre pomysły, jeśli w nie wierzą, to warto z tego skorzystać.